Wie panie i panowie, w związku z tym, że mamy trochę więcej czasu w domu, no to też jak już skończycie sprzątać szafy, łazienki, to może czas zająć się sobą i na przykład wypielęgnować swoje stopy, bo czemu nie? Skoro gabinety kosmetyczne są zamknięte, to taką pielęgnację można właśnie w warunkach domowych przeprowadzić. No, ale trzeba wiedzieć, jak to robić i trzeba zabezpieczyć się w odpowiednie sprzęty, jakie są rozłożone tutaj na naszych stołach, a naszymi gośćmi Katarzyna Forczak Podol. Stopy w domu i postarać się przynajmniej je wypielęgnować, prawda? Bardzo istotne jest, żeby przygotować sobie odpowiednio sobie właśnie sama. Jak widzę takie obciążki właśnie, albo właśnie pilniki te grube, to już wiem, że tutaj trzeba uważać, bo nie sunę. No Także cóż, no to w trening czy takim mistrza? razie właśnie masz teraz więcej czasu, żeby sobie potrenować. I tak się zastanawiam, jakie są takie kolejne etapy, bo mamy już narzędzia, chyba mamy coś do peelingu, tak? Coś do nawilżenia, to już pewnie na trochę później. Jak po kolei przygotowujemy i robimy? Są stóp. Do tego możemy wsypać sobie taką specjalną sól, Olejki eteryczne. olejki Moja żona bardzo eteryczne. często te nogi, takie wyłaska maksymalnie, prawda? Nawet Nawet za nie, ja długo. myślę, że to jest bardziej takie odświeżenie i dla takiego relaksu. Chodzi o to, żeby nie rozmaczać tej skóry stóp nadmiernie. Jak panie macie jakiegoś uczynnego dżentelmana w domu, to myślę, że takie wypachnione stopy to bardzo chętnie popasuje. Warto zapytać. Można się zgłaszać, jestem tutaj do dyspozycji. Nie, no żartuję, ale generalnie dobrze, że wspomniałaś o tym treningu, bo piłka piłeczką, ale można też i ściągać palce. Tak, ja sam trenowałem stopę właśnie ściągając na przykład ręcznik. To też.